Niesamowite skarby i tajemnicza klątwa. Posłuchaj historii grobowca Tutenhamona. Grobowiec faraona Tutenhamona odnalazł brytyjski archeolog Howard Carter. Co ciekawe, badacz szukał grobu przez prawie 15 lat. Powodowało to zniecierpliwienie sponsorów, którzy wydali na poszukiwania 200 tysięcy funtów. Warto było jednak czekać. 26 listopada 1922 roku, kiedy znaleziono i odpieczętowano grób, oczom badaczy ukazały się niewyobrażalne wprost skarby. Złote łoża oraz tron, rydwany, blisko 5000 wspaniałych dzieł sztuki, przedmioty wykonane ze złota, kości słoniowej i alabastru. Były tam klejnoty, ozdoby, broń, posągi, figurki i meble. Ponad 30 skrzyń, Wypełnionych naczyniami, kosmetykami, pierścieniami i tkaninami. W koszach wciąż jeszcze spoczywały owoce i chleb, zaś w naczyniach pozostały ślady wina. Skarbów było mnóstwo. Oczyszczenie samego przedsionka trwało siedem tygodni. Kiedy badacze dotarli do samej komnaty grobowej, okazało się, że nawet wewnętrzny sarkofag, czyli trumna władcy, jest wykonana w całości z grubej złotej blachy, wtedy niewiarygodnej ilości czystego kruszcu. Tutenhamon był faraonem, który rządził w Egipcie w XIV wieku przed naszą erą. Zmarł bardzo młodo, nie dożył prawdopodobnie nawet dwudziestych urodzin. Starożytni Egipcjanie wierzyli w życie po śmierci, wierzyli, że dusza ludzka żyje dopóty, dopóki w dobrym stanie zachowane zostanie ciało człowieka. Dlatego też biedniejszych ludzi chowano w piasku, który doskonale konserwował zwłoki. Ciała faraonów poddawano skomplikowanemu procesowi mumifikacji. Balsamowano i składano do drewnianej trumny sarkofagu. Tak przygotowane ciało wkładano następnie do grobowców. Tak się złożyło, że robotnicy, którzy kopali grobowiec dla faraona Ramzesa VI, który rządził Egiptem 200 lat po Tutenhamonie, zakopali omyłkowo wejście do starego grobowca. Zapewne to zdarzenie uchroniło pochówek faraona przed rabusiami, jacy na przestrzeni dziejów okradali groby wielkich Egipcjan. Odkrycie grobowca faraona spowodowało, że do Doliny Królów zaczęli zjeżdżać się reporterzy i dziennikarze z całego świata. Rok po otwarciu grobowca, z powodu zakażenia, jakie wdało się po ukąszeniu komara, zmarł sponsor wyprawy, lord Carnarvon. Wtedy media rozdmuchały historię klątwy faraona. Według niej wewnątrz grobowca miał znajdować się napis: Niechaj śmierć na rączych skrzydłach dosięgnie tego, kto naruszy grób faraona. Od tej pory. Informacje o śmierci osób, które w jakikolwiek sposób związane były z grobem Tuttenhamona, obiegały cały świat. Zapisywano je na konto faraona, mszczącego się z zagrobu. Była to oczywiście nieprawda. Większość uczestników prac dokumentacyjnych w grobowcu dożyło słusznego wieku. Jedna z kobiet zmarła na przykład w wieku 79 lat. Kolejny przykład na to, aby weryfikować informacje, które do nas trafiają.